odpowiedź ministerstwa na interpelację poselską złożoną w sprawie metropolii niestety w dalszym ciągu jest niezadowalająca, wręcz powiem więcej, bulwersująca. Zresztą jest podobny duch jak to, co pani minister mówiła na posiedzeniu tego, na tej konferencji zorganizowanej na UKW. To według pani minister, według odpowiedzi na interpelację, samorząd wojewódzki będzie decydował o kształcie metropolii, o jej stołeczności, o tym, gdzie będzie stolica. Naprawdę, nie chciałbym, aby pan marszałek Sobecki razem ze współpracownikami i większością sejmikową z części toruńsko-wrocławskiej decydowali o tym, gdzie ma być stolica i żeby decydowały o Bydgoszczy. Nie mam wątpliwości, że w takich okolicznościach ta decyzja dla Bydgoszczy korzystna z pewnością nie będzie. W budżecie na to środków i trzeba było znowuż skądś znajdować środki. Cieszę się, że młodzieżówki potrafią w tak ważnej dla Bydgoszczy sprawie się zjednoczyć się, wspólnie działać. Mają dużo racji, mówiąc o tym, że pani minister przyjeżdżając na konferencję nie widziała przynajmniej o tak elementarne rzeczy jak te napięcia, które są między Bydgoszczą i Toruniem i nie wiedziała o tym, jak te pieniądze są nierówno dzielone. Że ten przechył na korzyść Torunia jest tutaj zdecydowany i niczym nieuzasadniony.